jedności ma dwa maleńki jeden grosz. Wszyscy tańczą tak jak ty i grasz za maleńki jeden grosz. Boogie, woogie, boogie, woogie, cha, 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 rodzinska szabaka. Ostatni raz zagrajmy, bo w kieszeni ryka odnalazła dno. Drugi w tym roku koncert organizowany przez Poznańskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury Ptak. W tej pięknej scenerii Parku Wilsona postawiliśmy sobie za cel, żeby ożywić trochę to miejsce i to jest drugi z cyklu pięciu koncertów, a jeżeli to się przyjmie, to pewnie stanie się tradycją u nas. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj koncert jest poświęcony Marii Koterbskiej, bardzo zasłużonej wokalistce od lat 50., pewnie do końca ubiegłego wieku. Tu kolega będzie więcej mówił, nawiązywał do jej historii, jej kariery. Zmarła w tym roku, w styczniu. Chciałem powiedzieć jeszcze, że cały dzisiejszy koncert jest finansowany ze środków budżetowych miasta Poznania. Czyli jest to prezent dla wszystkich Państwa, którzy zechcecie korzystać z tej okazji i spotkać się z muzyką na żywo. Bo robimy tylko muzykę na żywo, bez żadnych płyt, bez żadnych podkładów. Wszystko jest prawdziwe. Wspiera nas swoim patronatem Radio Poznań, za co dziękujemy. I drugie skrzydło lotnictwa taktycznego mieszczące się w Poznaniu. Tyle ode mnie. Serdecznie zapraszam na kolejne koncerty, jeśli Państwu się spodoba. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Dziękuję bardzo, że Państwo tutaj jesteście. To jest przykład na to, że bez muzyki, bez sztuki po prostu nie da się żyć. Wiemy to doskonale, ale no nieraz musimy sobie to przypominać. Maria Koterbska. Gdyby ktoś zrobił taką sondę, gdybyśmy wyszli na ulicę i gdybyśmy zapytali
przechodniów. Co było taką rewolucją w muzyce po II wojnie światowej? Ktoś powiedziałby, proszę wymienić kilka nazwisk. Pojawiłaby się na pewno Karin Stanek, pojawiłaby się Helena Majdaniec, zespoły rockowe. No właśnie, i teraz pytanie, czy w ten taki, no powiedzmy, wręcz rewolucyjny nurt wpisuje się Maria Koterska? Myślę, że po tym pierwszym utworze, który tutaj słyszeliśmy, chyba odpowiedź jest dość jednoznaczna, jeśli przypomnimy sobie, jaka muzyka grana była przed II wojną światową i zaraz po jej zakończeniu. To był taki dziwny czas. Czas odbudowy. Wydawałoby się, że wszystkie siły muszą iść na odbudowę kraju. No tak, ale bez sztuki się nie da po prostu. To był też czas tego wielkiego oddechu. I to był też czas poszukiwania. Swing, który na pewno w charakterze nie leżał, no przede wszystkim tym, którzy sprawowali władzę, do tego tematu jeszcze powrócimy, to już świadczy o tym, że poszukiwano czegoś nowego. Te piosenki, ten rytm, ta muzyka po prostu powoduje, że gdzieś tam ta noga sama zaczyna się ruszać, że gdzieś myślimy o czym? O tańczeniu, oczywiście, że tak. Dlatego, że to jest część naszego życia. Myślę, że muzyka, piosenki Marii Koterskiej świetnie się właśnie w to wszystko wpisują. Pierwsza piosenka, drodzy Państwo, za nami. Zuzanna Wolny, wielkie oklaski. Mam tutaj przed sobą spis tych wszystkich piosenek, które są. Przed chwileczką tutaj właśnie za kulisami rozmawialiśmy na temat tego, że niezwykła była umiejętność opisywania utworu w tytule utworu. Do grającej szafy grosik wrzuć. To był ten utwór, który słyszeliśmy przed chwilą. Jakie to proste, prawda? Gdzieś czytamy i mniej więcej orientujemy się, o czym to może być, a potem to najczęściej potwierdza się. A w jakim rytmie może pukać serduszko? Państwo wiedzą? Rytmie czo-czo! Proszę bardzo. No i nagle wydawałoby się, że to odległe czasy. Te czasy trwają i oby tak było przez cały czas. Zatem, drodzy Państwo, Zuzanna Wolny, a jej serduszko będzie pukało w rytmie czacza. Cza-cza-cza odmieniła mnie. Serduszko puka w rytmie cza-cza, miłości szuka w rytmie cza-cza. Całuj miły w rytmie cza-cza. Już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Jak to nigdy nie wiadomo, czego trzeba by nie mądry przemóc. Cza-cza-cza odmieniła mnie. Serduszko puka w rytmie cza-cza, miłości szuka w rytmie cza-cza. Całuj mnie.
wolnie. Dwa słowa, drodzy Państwo, bo to absolwentka Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie, a w dodatku sama pisze piosenki. Boogie Boys to jest ten zespół, który tak pięknie tańczy tutaj i również do tańca Państwa zaprasza. Piosenka o złej Dominice i kiedy dziś słyszę ją, jak w szkatułce powracam w muzyce. Wiolinowy kształt, chodzi do tamtych lat, dawnych lat, kiedy to taki modny był walc domino. Drodzy Państwo, Two Boys and Two Girls i stąd to przejęzyczenie. Boogie Beat to ten zespół, który tutaj tańczy na scenie. Piosenka o walcu domino. Państwo zauważyli, że piosenka była o walcu domino i tytuł piosenki także. Ale kolejny tytuł no jest swego rodzaju takim sztandarem, myślę, że muzyki nie tylko tamtych czasów, dlatego że tutaj w jednym słowie zawarto wszystko. Karuzela. Taki szum jak tu, taki tłum jak tu, to tradycja.
W tej chwili, drodzy Państwo, kończy studia magisterskie na Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oczywiście. Wielkie brawa raz jeszcze. Przechodzimy teraz, drodzy Państwo, do takiego troszeczkę innego kształtu tego koncertu. To będzie taki mini recital. Mini recital, będą cztery utwory i te utwory zaśpiewa Marianna Ćwiąkała. To jest tak, drodzy Państwo, że wielkie brawa. Wokalistka, także absolwentka Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, studiuje w tej chwili dziennikarstwo. Ale jak widać, muzyka jest czymś, to tak bardzo często jest, zupełnie coś innego możemy studiować, ale urodziliśmy się z pewnym, no takim talentem, z czymś, co mamy w sercu, z czymś, co nie pozwala nam żyć inaczej. Marianna Ćwiąkała. Czułam w pierwszym zbliżeniu was, że to
Tak, ja chciałam zaprezentować Państwu kilka utworów trochę mniej znanych z repertuaru Marii Koterskiej. Przed chwilą usłyszeli Państwo piosenkę pod tytułem Miałeś wtedy słomkowy kapelusz, a teraz zaśpiewam piosenkę inną, ale zanim ją zaśpiewam, chciałam zapytać, ilu z Państwa jest zakochanych? Proszę rękę w górę. Tak, mam taką dobrą wiadomość dla tych, którzy czują się gdzieś tam jeszcze samotni, a właściwie Maria Koterska ma dla Państwa taką dobrą wiadomość, że czasem popatrzy w oczy taki ktoś i już wtedy wiemy, że to. Tak więc piosenka Popatrzy w oczy taki ktoś. Przez wiele lat i nic nie zdarza się i nie zostaje żaden ślad z tych lat zgubionych gdzieś. Przyjaciół niby ma się dość i nie ma większych trosk. Woła wciąż się zdarza coś, a nas omija aż taki ktoś. Biały dzień, świat ma inny sens. Popatrzy w oczy taki ktoś, raz tylko spojrzy taki ktoś, a tobie braknie tchu, a ty zrozumiesz już, że właśnie się zdarzyło coś. Pod oknem stanie taki ktoś, uśmiechnie się, powie dość. Jeszcze się wahasz, czy a jesteś już u drzwi. Jednego słowa dość. To jedno wiesz, że wzięło cię jak nigdy nic. I wiesz na pewno, że to źle. Lecz cóż z tego my. Popatrzy w oczy taki ktoś, raz tylko spojrzy taki ktoś. Wiesz, że się wahasz, czy a jesteś już u drzwi. Jednego słowa dość. Nic się nie stało, tylko to, że spojrzał w oczy taki ktoś, że spojrzał tak bez kłu, że ci zabrakło kłu i to jest właśnie to. Że wzięło się jak nigdy nic. I wiesz na pewno, że to źle. Lecz cóż z tego my. Popatrzy w oczy taki ktoś, raz tylko spojrzy taki ktoś, a tobie tak nie tchu, a ty zrozumiesz już, że to jest właśnie to. Teraz piosenka najsmutniejsza chyba, najspokojniejsza z całego repertuaru dzisiejszego. Piosenka pod tytułem Odejdź smutku. Maria Koterska bardzo lubiła piosenkę poetycką, chciała w ogóle zostać aktorką. Co chciałaś powiedzieć? Na początku, w młodych latach życia. Dlatego bardzo też lubiła tego typu repertuar. I wykonała tę piosenkę podczas międzynarodowego konkursu piosenki polskiej w Opolu w 1963 roku, gdzie została laureatką wtedy tego konkursu właśnie z tą piosenką Odejdź smutku. Chciałbym jakiś instrument być. Muzykiem być. Jak chmura pełna deszczu na suche wargi spadł i nie napotkał przeszkód.
w otwartych drzwiach. Jak chmura pełna deszczu zagrodzi słońcu bieg i stanął nam na przejściu dojrzały wiek. To ty. Blask. Odejdź smutku, bo już dzień. Wrócisz jutro, znajdziesz mnie. Ty w kominie śpiewa świeszcz i o rynne dzwoni deszcz. To ty. Odejdź smutku, bo już dzień. Wrócisz jutro, znajdziesz mnie. Gdy w kominie śpiewa świerszcz i o rynne dzwoni deszcz. To ty. Do takiej smutnej piosenki. Będzie teraz coś weselszego. Ja często psuję telefony, nie wiem jak państwo. Naprawdę, po prostu jestem mistrzynią w tym. Także dzisiaj piosenka będzie o telefonie pod tytułem Halo, Halo. Co
właśnie dzisiaj mój telefon znów działa źle. Krzyś, wracając z podróży, ma zwyczaj zawsze łączyć się ze mną. I dzisiaj też samego rana ze snu zbudził mnie ostry dźwięk. Więc słuchawkę podnoszę zaspana, mężczyzn mówi trzech. Halo, 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 czy mówię z Kaliną? Halo, 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 czy moja dziewczyna? Halo, 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 co się włączył tam? Wyłącz, 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 wyłącz się natychmiast linii. Miła, 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 my życzenia przyjmij. Halo, 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 co się włączył tam? Nie wiem już co. To znaczy? Halo, 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 proszę się rozłączyć. Halo, 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 proszę się wyłączyć. Halo, 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 kto tam mówi? Ja! No i jak mam się rozmówić, skoro słyszę aż Grzesiu w trzech? Jak uniknąć tej śmiesznej służy z tym zazdrości na zajutrz? Najlepiej znów nakręcić tarczę, niech po drutach pobiegnie głos. Wyjaśnienie Grzesiowi wystarczy, dzwonię, masz ci los. Halo, 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 czy to Poznań proszę? Halo, 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 zażalenie wnoszę. Halo, 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 centrala 102. Pari, 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 perle, monsieur. Berlin, 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 Sprechen, Moskwa, Moskwa, Moskwa. Gabaryt jemy. Nie wiem już co mówi, kto mi tłumaczy. Czy mnie mój Grześ słyszy czy nie, co to znaczy? Halo, 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 chcę rozmawiać z Grzesiem. Halo, 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 tak powoli jestem. Halo, halo, no nareszcie ty. Czas szybko mija i mój dzisiejszy występ również. Dlatego mam do Państwa piosenkę Do jutra, do zobaczenia, ale proszę nie odchodzić, proszę nie odchodzić, bo jeszcze mamy wiele piosenek do zaprezentowania Państwu. No także ja na ten moment bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do kolejnych utworów. No i zakończymy tutaj ten mój występ właśnie tą piosenką Do jutra, do zobaczenia. Pod chmurą i gra ciepły wiatr.
wszystko. Przyjdź, błyska światło. Lecz i tutaj słychać miasta rym. Stąd patrzymy na wiślany pejzaż, na mosty i stadiony szczyt. Są jeszcze głuche zakątki, jakiś wiekiem pochylony płot. Cień ruiny snu liliowe bąki i słowika srebrny lot. Do jutra miły, do Marianna Ciąkała i Boogie Beat. Drodzy Państwo, powiedziałem, że kilka słów o Marii Koterewskiej. Kiedyś powiedziała, że w zasadzie urodziła się ze swingiem. Ten swing gdzieś w niej był. Nawet jak była małą dziewczynką, to jeśli już śpiewała, no to właśnie ten swing czuło się. No tak, ale to były czasy, tak jak powiedziałem na początku, gdzie ta muzyka nie najlepiej się sprzedawała w państwie, które miało swoją wizję świata i twierdziło, że w zasadzie jakaś tam nikomu nieznana, jakaś tam Ella Fitzgerald, komu to jest potrzebne? No nikomu nie jest potrzebne, szczególnie tutaj nad Wisłą. Melodie Świata to była audycja radiowa, jakże mi miło, w Katowicach i od tej audycji wszystko się zaczęło. Od jakiej piosenki? To jeszcze dzisiaj będzie mowa. Ta kariera w zasadzie radiowa spowodowała, że z Katowic wieści dotarły do Warszawy. Dla Warszawy to były złe wieści, dlatego że nagle okazało się, że powstaje coś, czym należy, czemu należy się dokładniej przyjrzeć. No więc zaczęto się przyglądać tej muzyce, płynącej no z tego, bądźmy szczerzy, z gniłego zachodu jeszcze, gdzieś tam za oceanu, to w ogóle kompletna katastrofa. Przyszło pismo do Katowic, że no coś należałoby z tą panią zrobić, najlepiej w ogóle wziąć i zablokować możliwości występu w radiu. No i cóż, dyrekcja doszła do wniosku, że pewnie trzeba będzie tak postąpić, bo inaczej, no właśnie. No ale szef radia powiedział, wie pani co, pani Maria, może tak pojechać do Warszawy i spróbować wytłumaczyć to wszystko. Maria Koterewska wybrała się do Warszawy, pojechała tam, no i trafiła do Ministerstwa Kultury i Sztuki, gdzie pani, już nie będę mówił nazwiska, ale państwo sobie sprawdzą, przyjęła ją, pochwaliła, powiedziała, świetny głos, proszę pani, jak najbardziej, ale niech pani tak powie, komu potrzebne jest to szwingowanie? No i tutaj powstał pewien problem, dlatego że Maria Koterewska powiedziała, że w tym, nic w tym złego przecież, ale to jest też muzyka, którą wykonuje się, jest duże zainteresowanie, na co szefowa departamentu powiedziała, droga pani,
Przecież gdyby pani tak spojrzała na to, czy nie lepiej śpiewać na przykład utwory piosenkarek radzieckich? Są piękne, treści są głębokie, proszę pani, nie ma tego szwingowania i należałoby w ten sposób podejść. No co, Maria Koterska doszła do wniosku, że można byłoby to zupełnie inaczej wytłumaczyć, powiedziała, że no, pani powiedziała, że ja mam talent, ale droga pani, ja nie mam takiego talentu, żeby móc w sposób tak doskonały, jak robią to piosenkarki radzieckie, przedstawiać tą muzykę. No ale tu niestety nie udało się i pani dyrektor powiedziała, no to jak pani chce. Jeśli pani ma swoje zdanie, to my będziemy mieli swoje zdanie. No i w tym momencie na jakiś czas skończyły się występy Marii Koterskiej w radiu. Takie to były czasy. No ale na szczęście szwing, jak państwo widzicie, przetrwał. Możemy dzisiaj szwingować bez najmniejszego problemu. W rytmach szwingowych też możemy tańczyć. No i przede wszystkim przedstawić kolejne utwory. Ach, bez mikrofonu. Drodzy państwo, przecież cały czas gra zespół. I to wielkie oklaski. Drodzy państwo, Piotr Biza, instrumenty klawiszowe. Wojtek Braszak, saksofon tenorowy. Dominik Tuchołka na basie. Piotr Jaraszkiewicz na perkusji. Należą się ta brawa, prawda? Jakże pięknie szwingują. To już sami państwo widzą. Dobrze. To teraz pozostawię państwa z Dominiką Dobrosielską. Widzicie państwo, ten koncert jest naprawdę na żywo, dlatego że to będzie Aleksandra Bogucka. Aleksander, przepraszam, to jeszcze większe brawa poproszę. Nie daleko, bez
Antonim, drodzy Państwo, dowiedzieliśmy się zdecydowanie więcej, ale myślę, że piosenka, która będzie teraz, to dla niektórych będzie to wspomnienie, dla niektórych lada moment teraźniejszość, a jeśli nie, no to możecie Państwo sobie zaplanować wakacje tam, gdzie będą augustowskie noce. Aleksandra Bogucka. No i myślę, drodzy Państwo, że jeśli nie było planów wakacyjnych, to jakieś plany na pewno się pojawią. Dlatego, że co by nie powiedzieć, ale Mazury, Augustów, no gdzieś to tak sentymentalnie zabrzmiało, ale jakże pięknie. To tylko jeszcze powiem, że jazz, musical i wiolonczela to takie te chyba najbardziej ukochane rzeczy. Właśnie jeśli chodzi o wokalistkę, która właśnie dla Państwa śpiewała. Czy będziemy zmieniać klimat? Nie będziemy zmieniać klimatu. Myślę, że to słowo szwingowanie, proszę sobie to zapamiętać, bo to jest coś pięknego. Niewielu ludzi by na to wpadło. Więc będziemy szwingować dalej, niechże tak pozostanie, drodzy Państwo. No i teraz... Dominika Narożna będzie szwingować specjalnie dla Państwa. Tamtych mogłam zmieniać, kiedy chciałam.
tamtej drogi nam zostało. Narożna przyznała się w słowach piosenki oczywiście, że miłość brała lekko, dlatego że taki jest tytuł tej piosenki. Ale nie lekką. No właśnie. I to jest, drodzy Państwo, coś, co zawsze można... Prawda? Doskonale się rozumiemy. Pierwszy utwór za nami w wykonaniu Dominiki i wobec tego utwór drugi, to posłużę się, drodzy Państwo, teraz zapiskami. Zobaczymy, czy Państwo usłyszą. Znów słyszę ten daleki śpiew. Tak patrzę w perspektywę tutaj akurat tego parku. No i gdzieś stamtąd ten śpiew do Państwa dotrze już za moment. Dominika Narożna. Przecież było dawno tak.
Dominika Narożna, wielkie brawa. To jest przykład, drodzy Państwo, kiedy zajmując się pracą naukową, można realizować swoje pasje i to od najmłodszych lat, między innymi w programie telewizyjnym Tęczowy Music Box, bo właśnie tak było. Kilka słów jeszcze moglibyśmy powiedzieć. No, moglibyśmy mówić chyba długo, dlatego że Maria Koterska to ktoś, o kim tak na dobrą sprawę zbyt wiele nie wiemy. Jakieś ciekawostki z jej życia? No tak, drodzy Państwo, dlatego że związana była z kabaretami, związana była z teatrzykami i poważnymi teatrami, między innymi w Krakowie, ale zawsze była związana z miastem, które po części dziś istnieje w nazwie, ale trochę innej, dlatego że urodziła się w mieście Bielsko, a to dzisiaj Bielsko-Biała. Te dwa miasta zostały potem połączone ze sobą. I gdzieś to miejsce, w którym, które było jej najbliższe, nie pozwalało jej w ogóle zrobić jakiejś większej kariery w tych dużych, byśmy powiedzieli, centrach. Oczywiście Radio Katowice, pojawił się Kraków, dwa sezony w teatrze, ale tylko dwa, dlatego że rodzina i to miejsce właśnie zamieszkania było dla niej najważniejsze. Nie skusiły ją także kontrakty zagraniczne. To jest bardzo ciekawa sprawa. W momencie, kiedy wydawałoby się, że każdy, kto mógł wtedy wyjechać za granicę, był najszczęśliwszym człowiekiem lub jednym z najszczęśliwszych w tym kraju, w jej przypadku tak nie było. Pozostała wierna Polsce, występowała, chociaż jak często mówiła, to nie był taki największy motor napędowy. Cały czas w trasie, cały czas koncerty, chociaż trzeba przyznać, że to może śmiesznie zabrzmi, ale jeśli poszukacie Państwo w niektórych opracowaniach, które są dostępne, to czy przy tej muzyce można było szaleć? Tak. Dlatego, że w tamtych czasach była to muzyka zupełnie wyjątkowa, była to muzyka odkrywcza, była to muzyka, która kojarzyła się ludziom z wolnością. To jest bardzo istotne. W związku z tym, no właśnie, takie przejawy szaleństwa na koncercie Marii Koterskiej, która była bardzo poukładana, to była świetna dykcja, to było naprawdę duże zaangażowanie, jeśli chodzi o wykonanie w ogóle, pojawiały się tego typu wydarzenia. No i bardzo dobrze, drodzy Państwo, to jest część historii, w zasadzie początek to przecież przełom lat 40. i 50. XX wieku. Tak to, drodzy Państwo, wyglądało. Dobrze, kolejna wokalistka, jak najbardziej, bo teraz zajrzę tutaj, drodzy Państwo, do moich notatek. O, właśnie, z nietypowych miejsc również można się pojawiać na scenie, wielkie brawa. Zuzanna Antos. No i teraz musimy, drodzy Państwo, powiedzieć tylko tyle. Państwo będą spoglądali na scenografię na naszej scenie, a tytuł piosenki sam się wyjaśni. Dorosłych i dla dzieci. Parasolki, parasolki,
panowie, panie. Odszedł z miasta, w którym kramik swój rozkładał, potargany stary handlarz parasoli. Wtedy deszcz z małego nieba zaczął padać na ulicę i na ratusz ten symfoli. I spostrzegli mali ludzie z małych domów, kiedy mieli mokre broty, mokre głowy, że na rynku przy ratuszu nie ma kramu i sprzedawcy parasoli kolorowych. Parasolki, parasolki dla dorosłych i dla dzieci. Parasolki, parasolki, kropla przez nie nie przeleci. Zuzanna Antos. Proszę Państwa, wiecie od razu, te parasolki są tutaj nie bez przyczyny. Ale podoba się Państwu ta scenografia? To jest przykład na to, jak prostymi, jakże prostymi środkami można dotrzeć do publiczności, no i też przedstawić w pewien sposób to wszystko, co związane jest z dzisiejszym koncertem. Ta piosenka, która będzie za moment, to jest w zasadzie początek kariery. Gdyby nie ta piosenka, ktoś mógłby powiedzieć, ach, taki tekst, ale te teksty też, przyznacie Państwo, są bardzo oryginalne. Tutaj nie ma jakiegoś wydumania, tu po prostu śpiewa się o życiu, o, na przykład o parasolkach, albo o tym, co gdzieś tam wiąże się z Augustowem. Maria Koterska też bardzo często w wywiadach właśnie mówiła, że gdyby nie ta piosenka, która pojawi się za moment, to nie wiadomo, jakiej kariera by się potoczyła. I tutaj znowuż użyję słowa, które no, być może zabrzmi dziwnie, jeśli popatrzymy na zdjęcia Marii Koterskiej, osobę zawsze elegancko ubraną, o dykcji już mówiliśmy, o wielkim przywiązaniu w ogóle do warsztatu muzycznego. No i nagle piosenka o czymś, co... Tak zastanawiałem się, czy dziś ktoś by taką piosenkę napisał. Ale dlaczego nie? Tak to się zaczęło. Brzydula i Rudzielec. O dziecięcych już lat ciągle idą za mną w ślad. Wierniejsze od psa te krótkie słowa dwa. Brzydula i Rudzielec, niby nic, a znaczy wiele. Niby nic, a spróbujcie raz być brzydulą tak jak ja. Bo ja mam włosy rude, nie miedziane, nie kasztany, nie ma o nich, tylko rude, po prostu rude, jak lisia skórka latem. Nikt nie pamięta mego imienia, za to brzydulę każdy dobrze zna. Od wielu lat już nic się nie zmienia, nawet mój chłopiec nazywa mnie tak. Brzydula i Rudzielec, niby nic, a znaczy wiele. Niby nic, a spróbujcie raz być brzydulą tak jak ja. Bo ja mam włosy rude, nie miedziane, nie kasztan, nie ma koń, tylko rude, po prostu rude, jak lisia skórka latem. Nikt nie pamięta mego imienia, za to brzydulę każdy dobrze zna. Od wielu lat już nic się nie zmienia, nawet mój chłopiec nazywa mnie tak. Brzydula i Rudzielec, no niby nic, a znaczy wiele. Niby nic, a spróbujcie raz być brzydulą tak jak ja. Bo ja mam włosy rude, nie miedziane, nie kasztan, nie ma koń, tylko rude, po prostu rude, jak lisia skórka latem. Nie pamiętam mego imienia, za to brzydulę każdy dobrze zna. Od wielu lat już nikt się nie zmienia, nawet mój chłopiec nazywa mnie tak. Brzydula i Rudzielec, no niby nic, a znaczy wiele. Niby nic, a spróbujcie raz brzydulą tak jak ja. Bo ja mam włosy rude, nie miedziane, nie kasztan, nie ma choć, tylko rude, po prostu rude, jak lisia skórka latem.
No i sami Państwo widzicie, że można o rzeczach, wydawałoby się banalnych, pięknie zaśpiewać. Gdyby się Państwu kiedyś zdarzyło, że traficie do lekarza, a okaże się, że w przychodni właśnie tym lekarzem, tą osobą, którą Państwa, lekarką, która Państwa przyjmuje, jest Zuzanna Antos, to będziecie Państwo na pewno wyleczeni śpiewająco, bo ona właśnie studiuje medycynę. Tutaj takie zmiany w tej chwili następują, ale więcej mikrofonów będzie potrzeba, dlatego że wszyscy wykonawcy pojawią się na scenie, ale nie po to, żeby tylko się Państwu ukłonić, tylko po to, żeby jeszcze coś zaśpiewać. A co? O tym za chwilę. Drodzy Państwo, tak jak występowały przed same dziewczyny, czy Państwo to zauważyliście? No właśnie. Zuzanna Wolny. Dominika Dobrosielska. Marianna Ćwiąkała. Aleksandra Bogucka. Dominika Narożna. Zuzanna Antos. No i teraz, drodzy Państwo, o komunikacji będziemy sobie śpiewać. Dlaczego by nie? Dlatego, że komunikacja zbiorowa to jest to, co uratuje świat. Tak bardzo często się mówi, ale te samochody kochamy, prawda? No właśnie, to jest coś takiego. Dobrze. O poznańskich tramwajach teraz piosenka będzie. Ona troszeczkę inaczej brzmiała w oryginale. Ale w końcu nie jesteśmy we Wrocławiu, drodzy Państwo. Tylko jesteśmy nad Wartą, a tutaj są piękne, cudowne, zielone, poznańskie tramwaje. Chodzi daleko, srebrzy się Warta, najmilsza ma rzeka i płynie z piosenką do ciebie. Mkną po szynach zielone tramwaje przez poznańskie ulic sto. Tu przechodnia uśmiechem witają dzieci, kwiaty i każdy dom. Na przystankach dźwięczy świetne ulicą na park, przez Głogowską wraz z rytmem muzyki niesie melodię poznański wiatr. A kiedy rankiem fabryczne syreny dzień dobry powiedzą znów miastu, słonko jak jaskier wykwitnie z zieleni, dziewczyna zaśpiewa przy pracy. Ten człowiek, który w
stał teraz, drodzy Państwo, Piotr Wiza, to aranżacje tych wszystkich utworów. Wielkie brawa. Teraz jeszcze, drodzy Państwo, grali Piotr Wiza, Wojciech Braszak, Dominik Kuchołka, Piotr Jaraszkiewicz. Śpiewały Zuzanna Wolny, Dominika Dobrosielska, Marianna Ćwiąkała, Aleksandra Bogucka, Dominika Narożna, Zuzanna Antos. I Boogie Beat. No i drodzy Państwo, może być, no, naprawdę pięknie, kiedy się szwinguje. Państwo będą to pamiętali. Kłaniamy się i zapraszamy na kolejne koncerty. Za chwilę już o tym. Proszę bardzo. Dziękujemy artystom wszystkim i dziękujemy gorącej publiczności. Myślę, że będziemy się spotykać coraz częściej w tym parku z roku na rok, a w najbliższym czasie zapowiadam, co się będzie działo z naszej strony, czyli Towarzystwa Artystów, Autorów, Animatorów Kultury Ptak. 1 sierpnia też w niedzielę spotkamy się przy utworach wykonywanych przez Czarnego Anioła Polskiej Piosenki, czyli utwory Ewy Demarczyk. 15 sierpnia w rocznicę śmierci Elvisa Presleya spotkamy się z jego utworami na tych deskach. To jest impreza cykliczna, od wielu lat już robiona przez towarzystwo. Drugi raz w tym miejscu. W zeszłym roku pierwszy raz tu się pojawiliśmy i ukochaliśmy to piękne miejsce blisko palmiarni, wśród tej zieleni. Z kolei 5 września na zakończenie sezonu, chyba że coś jeszcze wymyślimy, spotykamy się z utworami zmarłego w tym roku Krzysztofa Krawczyka. Także serdecznie zapraszam, zawsze w niedzielę, zawsze o 18:00, zawsze w tym miejscu. Dziękuję serdecznie za przybycie i za życzliwy odbiór. To nas skłoni do dalszych działań. Dziękuję bardzo.